Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, mnóstwo pytań czeka. Państwo nie zawiedliście. Przyspieszenie po nowym roku jest mocne. I już w zasadzie chciałem krzyczeć, bierzmy się za listę, ale muszę Państwu jeszcze wyjaśnić i poprosić, żebyście Państwo odsunęli dzieci od radioodbiorników, wszystkie jakieś wrażliwe osoby. Dlatego, że w pierwszej chwili możecie Państwo pomyśleć, że prowadzę dzisiaj program z masą lub z Pershingiem. Ale to Pan Paweł trochę za nie mógł. Panie Pawle, niech Pan ale coś powie. Ksiądz wziął się dzisiaj na wyżyny do wcipu, widzę. O, pan Paweł tak stara się, bo przed programem jak się odezwał, to ja ręce do góry podniosłem, myśląc, że jakąś gazrurką mnie potraktuje. Taki głos, proszę Państwa, trochę niebezpieczny. Z głębi serca, jak Państwo słyszą. Ale niektórym kobietom się taki głos podoba. Nie wiem, co Panie na ten temat sądzą. Bo zapraszam, po prostu chętnie posłucham. Membrana w radiu aż drży. Panie Pawle, no więc to nie Pershing, nie masa, tylko pan Paweł nam poczyta listy od Państwa. Znaczy, masa bakterii zalega moje gardło, o, to tak mogę powiedzieć. To w takim razie przechodzimy już do listów. Zostawimy te skojarzenia medyczne, wszelkiego rodzaju, medyczno-kryminalne powiedziałbym nawet. Czy Bóg już wcześniej przeznaczył ludzi do tego, by byli przyjęci bądź odrzuceni? To pisze osoba, która napisała list ludzką ręką. Czy też naszą postawą wobec Boga określamy sami dopiero później w życiu? Bo przecież Bóg nie zmusza nas, byśmy w Niego wierzyli. Decyzja powiedzenia tak zależy od nas. Oznacza to, że my sami możemy zdecydować zgodnie z naszym sumieniem i wolną wolą, czy stanąć po stronie Boga, czy też nie. W Nowym Testamencie często jest mowa o tym, że Jezus wiedział o swojej męce i znał sprawców. Judasz i inni ludzie byli przeznaczeni przez Boga, by w życiu Jezusa odegrać rolę złych. A więc czy Judasz miał szansę, by być dobrym człowiekiem, skoro z góry Bóg przeznaczył go na potępienie? Czy ówcześni wrogowie Jezusa mogli wybrać drogę dobra? Wnoszę stąd, że nie mieli wyboru. Musiała być pewna grupa ludzi, która wystąpiła jako wrogowie Jezusa, ponieważ musiało dojść do ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, by się wypełniły słowa. Przykład Judasza pokazuje, że pewni określeni ludzie byli przeznaczeni na zatracenie. Czy ja rzeczywiście mogę sama zdecydować o moim pozytywnym czy negatywnym nastawieniu wobec Boga? Mówi się, że Bóg nas zna jeszcze zanim się urodziliśmy. Ma dla nas plan na życie i wie, jak się wobec Niego w życiu zachowamy. Czy więc sama mogę zadecydować, czy powiem Bogu tak? To są chyba dalej już następne tak, pytania. Tak, są jeszcze dwa pytania krótsze. Proszę Państwa, no wróciło pytanie dyżurno, no co i raz wraca, ale ja cierpliwie będę na nie odpowiadał i przepraszam, no nieraz zmieniają się słuchacze katechizmu, dlatego porównanie będzie to samo, może dla kogoś będzie nowe. Proszę Państwa, góry są, jest dolina i dwa wzgórza, tak jak w Dolinie Chochołowskiej, jak się idzie drogą na dole, to z jednej strony mamy, prawda, wzgórze i z drugiej strony mamy wzgórze. No i mamy taką dolinę. I z jednej strony jest droga, taka, prawda, alpejska autostrada na samym zboczu, na samym boku skały. Bardzo jest pełna zakrętów i zawijasów. I ktoś jedzie i jedzie bardzo ostrożnie, bo nie wie, co będzie za zakrętem. Nie ma pojęcia, czego się spodziewać za chwilę, bo droga jest cała właśnie taka pokręcona. A na drugim zboczu siedzi człowiek i on widzi całą drogę i mówi, ty uważaj, bo za chwilę spotkasz drugi samochód. I on jedzie, patrzy, o kurczę, drugi samochód, mówi, co to tam, ten Bóg jakiś czy co? Uważaj, za chwilę babcię spotkasz, co niesie chrust na plecach. Patrzy, babcia z chrustem. Kurczę, jakiś Bóg chyba. Przecież nie Bóg. Siedzi naprzeciwko tej drogi i wszystko widzi. Jeśli Państwo staniecie na czubku góry i ktoś będzie tą górę obchodził, to też nie wie, co jest z drugiej strony. A wy powiecie, ty, z drugiej strony jest drzewo. Widzicie, patrzycie drzewo. On po prostu inaczej stoi i wszystko widzi. Kochani Państwo, my antropomorfizujemy. My myślimy, że Bóg to jest taki dziadek, no trochę od nas mądrzejszy, trochę większy, nieśmiertelny, siedzi w niebie, ale jak ten dziadek śmiał zaprogramować nam życie i on już wszystko wie, etc. Proszę Państwa, Bóg jest inny. A ktoś powie, jaki? No właśnie inny. Inny niż my. Jest absolutem, jest pełnią. No, wyobraźcie sobie, kochani, on cały kosmos trzyma w dłoni. To nie to, że ma taką wielką rękę z takimi wielkimi palcami. On jest inny niż nasza myśl, niż cała rzeczywistość. Jest wszechwiedzący. Dlatego trochę pokory. Jeśli przyłożymy do Pana
Pana Boga nasze myślenie i nasze pojmowanie, to rzeczywiście wyjdą nam dziwolągi. No. No bo jeśli wujek Kazik wiedziałby, że jego syn w 20 roku zrobi to, w 30 to, to ten wujek Kazik jest okrutny, bo spłodził syna, nakręcił go za programowy. Tylko Pan Bóg nie jest jak wujek Kazik. Nie róbmy takich porównań. Bóg jest inny i uczynił nas wolnymi. Proszę Państwa, Judasz mógł nie zdradzić. I Chrystus, oto z jednej strony Chrystus jako Bóg wiedział, jak się Judasz zachowa, z drugiej strony Chrystus cały czas próbował go ratować. Ja wiem, że proszę Państwa, no jak wiedział, to jak próbował go ratować? No Bóg jest inny. Tajemnicą jest świadomość ziemska Jezusa Chrystusa i świadomość boska Jezusa Chrystusa. Dlatego no musimy tutaj zgiąć trochę kolano, jak to było w myśli Pana Jezusa, który z jednej strony całował Judasza i mówi do niego przyjacielu, żeby go powstrzymać, a z drugiej strony wiedział, że Judasz go zdradzi. Ale proszę Państwa, no nie próbujmy sobie wyobrazić świadomości boskiej Jezusa Chrystusa. My sobie świadomości drugiego człowieka nie możemy wyobrazić, jaką ma... Ja się nieraz nad tym zastanawiam, jak z kimś rozmawiam, jak on mnie widzi, jak on myśli. My bardzo często swoje myśli wkładamy w głowę drugiego człowieka, prawda? To, co Daniec tam w jednym robił sketchu. I to tak jest naprawdę, że mąż ogląda mecz, a jak strzela karnego pana Tinaikosowi, a żona wchodzi z kiślem, prawda, z budyniem. I on mówi, jak ona mogła wejść z tym kiślem w tym momencie? Ale żona naprawdę niesie ten kisiel i zastanawia się, czy dolać mu tego soku malinowego, czy nie. A naprawdę ten Ajax i ten Panathinaikos, to jest dla niej po prostu zeszłoroczny śnieg. No. Dlatego trochę pokory w rozszyfrowywaniu Pana Boga. Bóg nam dużo sobie powiedział. Teologowie dużo książek napisali i na pewno Państwo znajdziecie rozprawy naukowe na temat pozaczasowości Boga, perspektywy postrzegania naszej ziemskiej rzeczywistości, ale ja rozumiem, że się w pewnym momencie nadziejemy na coś takiego, na takie drzwi, gdzie będzie napisane zamknięte transcendencja i koniec. Także proszę przyjąć jako dogmat, Bóg jest miłością, uczynił nas wolnymi, ale z drugiej strony wszystko wie. U ludzi to jest niemożliwe. Bo jeśli ja komuś daję wolność i mówię, weź sobie z mojej półki jaką chcesz książkę, to ja nie wiem, co on weźmie. To ja nie wiem, ale to u nas jest może to niemożliwe. Może także nie wziąć. Może także nie wziąć. Natomiast u Boga to jest możliwe. On nas przekracza. A co to znaczy przekracza? A to znaczy, że autorka tego listu nie rozumie, a ja nie umiem wytłumaczyć. Właśnie to znaczy, że Bóg nas przekracza. Niemniej pytanie się rodzi, co by było, gdyby jednak Judasz się zmitygował. A to Bóg by dowiedział. Proszę Państwa, to jest takie pytanie... Jezus Chrystus, to było wiadomo, że on znaczy byłoby, w teologii nie ma gdybania, ale proszę Państwa, ja Państwu dam takie pytanie. Jeśli ktoś z Państwa dzisiaj zacznie żyć uczciwie, ale korekt uczciwie i zacznie mówić prawdę, nigdy nie kłamać i zacznie stawać w obronie pokrzywdzonych i słabych, to ja Państwu powróżę, będziecie mieli duże kłopoty w życiu i dużo ludzi Was nie będzie lubić i spotka Was od ludzi nieszczęście. Dlatego oczywiście ja to nie na zasadzie wszechwiedzy, taką jak ma Bóg, ale Chrystus wiadomo było, że zaraz nadzieje się na szatana, księcia tego świata i jego sługi. I oczywiście nikt nie przewidywał, że to będą rycerze, żołnierze Heroda, że będą rzucać w niego kamieniami. Mogła jakaś kobieta wstać z tłumu Jezusa w twarz uderzyć, no to się chyba nigdy nie stało, chociaż nie wszystko jest pisane. Ale to, że Jezus napotka na opór i szatan się wścieknie i będzie chciał go zniszczyć śmiercią, no to... To się wydaje oczywiste, chociaż my na to patrzymy post factu, ale proszę pamiętać, Jezus Chrystus ma świadomość boską. Ma świadomość boską, ja i Ojciec jedno jesteśmy, a myśli Boga nie są myślami ludzkimi. Kolejne pytanie z tego listu, bardzo krótkie. Co znaczy grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Przeciwko Duchowi Świętemu grzeszyć, to znaczy nie chcieć, proszę Państwa, nie chcieć pojednać się z Panem Bogiem. Zacietrzewić się, zaciąć się z pychy swojej, mówić Bóg mi nie wybaczy, jestem tak zły, że mi nie wybaczy, nie chcę, nie pójdę do spowiedzi, nie poproszę o przebaczenie, nie odwołam się do Jego miłosierdzia. To znaczy grzeszyć przeciwko miłości Bożej. I ostatnie pytanie z tego listu. Świadome przyjmowanie Komunii Świętej bez sakramentu pojednania, czyli życie w grzechu ciężkim, to świętokradztwo. Jak Kościół wypowiada się w tej kwestii? Wypowiada się tak, że jest to coś bardzo złego. Jest to wielkie kłamstwo, oszustwo. Co to jest Komunia Święta? Komunia Święta jest to znak jedności, który oznacza jedność i sprawia jedność między nami a Panem Bogiem. Tak jest sens sakramentu. Natomiast kiedy ktoś w sercu ma grzech, czyli jest przeciwko Bogu i nie chce się pojednać, a idzie do komunii,
Czyli pokazuje całej parafii, tak, ja jestem zjednoczony z Bogiem, a w sercu ma kradzież na przykład sąsiadowi tam czegoś poważnego, to kłamie. Poza tym to jest, proszę Państwa, przyjście do Pana Boga i powiedzenie przytul mnie Panie Boże, jednocześnie odpychając tego Pana Boga. Jest to więc sprzeczność, kłamstwo, zakłamanie, próba jakiegoś pomieszania brudu z najświętszą czystością i dlatego Kościół mówi, żeby absolutnie tego nie robić. Takie pytanie mam, proszę księdza, w takim razie. Grzech świętokradztwa, popełnienia właśnie w ten sposób, jak przyjęcie komunii świętej, będąc w grzechu ciężkim. No w pewnym momencie, jeżeli ktoś nawróci się i stwierdzi, że chce pojednać się z Panem Bogiem, może się z niego wyspowiadać, pojednać się i przystąpić do sakramentu komunii świętej. Natomiast jak to wygląda w obliczu modlitwy, którą kapłani wypowiadają podczas Eucharystii? Ja dokładnie nie pamiętam, jaka jest jej treść, ale mniej więcej biada mi, abym przyjmował ciało Chrystusa, będąc w grzechu ciężkim. Właśnie rozumiem, nie, że kapłan to wypowiada również to w imieniu wiernych. To znaczy nie ma takich tekst, nie ma takich słów, że biada mi. Jest to, żeby ta komunia nie stała się dla mnie powodem do kary. Mhm. Czyli, proszę Państwa, bo można... Nie tylko w grzechu ciężkim obraża się Pana Boga, kiedy się przyjmuje komunię świętą, ale w jakimś nastawieniu pustki duchowej, obojętności. Proszę Państwa, jeśli jakiś ksiądz spożywa komunię, sprawuje mszę świętą, a zastanawia się, jak sobie po mszy wideo podłączyć lepiej do telewizora, no to też jest źle. To też jest z bezmyślnością iść do Pana Boga, to też jest coś złego. Dlatego, Panie Boże, daj mi takie skupienie, pragnienie serca, żeby ta komunia nie stała się dla mnie powodem do grzechu. To jest taki sens tej modlitwy. To w takim razie, proszę księdza, no czasami taka codzienna Eucharystia, no powiedzmy sobie szczerze, może spowszednieć. No nie ma możliwości dla osoby, która chodzi do kościoła codziennie, być często w identycznym stanie skupienia, w pełnym oddaniu swojej woli Pana Boga, w chęci zjednoczenia. Oczywiście nie mówię, że nie ma tego takiego elementarnego poziomu, ale myślę, że nie zawsze jest możliwość utrzymania tego maksymalnego poziomu chęci zjednoczenia się z Panem Jezusem. To tylko, Panie Pawle, jest to pytanie o sprecyzowanie pojęcia, co to znaczy spowszedniała. Że nie odprawiamy jej na najwyższych obrotach emocjonalnych, czy że po prostu, przepraszam za słowo, ją olewamy. No, no nie, no bo to jest no różnica. W ten sposób, no. Panie Pawle, żona może robić po raz 279 kopytka z sosem i naprawdę jest znużona, ale robi je super. Ale naprawdę dobrze robi ten sos, wszystko jest elegancko dla męża, dla dzieci, ale nie ma euforii. I mi się wydaje, że msza święta, przepraszam za takie porównanie, no zupełnie nie z tej kategorii, ale przychodzę, Panie, znam mszę świętą, rzeczywiście jeszcze oczy przecieram, Panie, dla Ciebie ten dzień, dzięki Ci za... Nie ma, serce nie bije, odkryć na tej mszy świętej teologicznych nie robię, ale nie, no staram się, jeśli bym całą przebąblował gdzieś w myślach, to przepraszam Pana Boga i następnym razem się skupiam, przygotowuję się, więc powszedniość może mieć takie znaczenie dość pozytywne, zresztą wiadomo, że 99% ludzi w dzień powszedni, sióstr, świeckich, księży, przeżywa mszę świętą w czas taki zwykły, ale musi to jednak być z taką solidnością. Może nie chcę teoretyzować, tak jak do własnego przykładu sięgnę. No, zdarzyło mi się parę razy iść na poranną Eucharystię, bo na późniejszą nie mogłem, tak mi się układały obowiązki, a jednocześnie tak mi się ułożyły obowiązki z poprzedniego dnia, że nie położyłem się o zwykłej porze, tylko zdecydowanie tak. Później i jedno rano byłem, krótko mówiąc, zaspany. No, nie powiem, żebym specjalnie dużo usłyszał z czytań, nie powiem, żebym jakoś był specjalnie skupiony i właśnie, no, jak to się mówi, no, najzwyczajniej w świecie przytomny o tej porze. Panie Pawle, chodzi o to, że msza jest jakąś taką soczewką miłości w życiu chrześcijanina, ale Pan Bóg postrzega nas i Pana wtedy postrzegał, nie tylko w perspektywie tej mszy, nawet jakby Pan na niej przysnął, to On patrzy na to, jak w ogóle człowiek żyje. Panie Pawle, pośmielę się tak powiedzieć, jeśli na przykład jakiś maszynista by prowadził w nocy pociąg, no uwaga, koncentracja, a rano mówi, ale prowadził dla ludzi, starał się i dla żony, żeby pieniądze zarobić, poczciwy kolejarz, no. I rano idzie do kościoła i wraca ze stacji, mówi, a zajdę na mszę. I panie, a jak zasnął na tej mszy, to spał do baranku Boży. Proszę Państwa, czy Bóg się gniewał? Nie. Natomiast jeśli ktoś poszedł na mszę świętą i spał, bo poprzedniego dnia miał imprę, albo ta msza święta uważa, że jest głupotą, poszedł dla świętego spokoju, żeby żona nie skrzyczała, a to jest inne spanie.
Może być spanie chrześcijańsko-miłosne, a może być spanie niechrześcijańsko-niemiłosne. I Pan Bóg na to wszystko patrzy, na całokształt, ile przede wszystkim patrzy, ile w tym jest miłości i dobra i chęci służby mu. Nie jeden człowiek spał na mszy świętej, a Pan mu mówi, śpij, geniu Bożeś, tak, jeszcze nocy, mu błogosławi. Jeszcze mu błogosławi, ale może być takie spanie, że się Panu Bogu no, nie podoba. Kolejny list jest od Agaty, pisany ręką ludzką i to muszę przyznać, dawno nie widziałem tak oryginalnego charakteru pisma. Takiej ręki. Ręki nie widziałem, ale chciałbym ją zobaczyć, co to za ręka tak pisze. Znaczy nie jest to jakieś straszne, wręcz przeciwnie, bardzo estetyczne oryginalne. I oryginalne. Na pierwszy rzut oka to wygląda trochę jak ideogramy dalekowschodnie, a trochę jak no, jakieś sitowie porastające. Oj, Agata jak nas tu dorwie za te porastające ideogramy. Porastające brzeg jeziora. Mam nadzieję, że nie obraziłem autorki, ale muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba. Agata, ja też nie wiem, co to są ideogramy. Panie Pawle, proszę, niech pan czyta. Nikogo nie obraziłem, naprawdę. Czy mógłby ksiądz udzielić informacji o wspólnocie internetowo-realnej, którą ksiądz założył, czy osoby nie mające internetu mogą do niej przystąpić? Proszę państwa, 2 lata temu wyszedłem z założenia, że jest mnóstwo fantastycznych, dobrych ludzi, którzy jakoś nie mogą się spotkać. Rozmawiam z tymi ludźmi. Ktoś tu mi mówi, że samotny, ktoś tu mi mówi, że samotny. Wpadłem na pomysł. A może internet, który nieraz jest diabelskim narzędziem, ale niech i będzie Bożym narzędziem i często bywa Bożym. I dlatego wspólnota internetowa, ludzi, którzy zgłaszają się do mnie, proszą o hasło wejścia i tam mogą sobie poklikać, pogadać z jakąś gwarancją, że nie spotkają wariata, co będzie okłamywał, czy jakieś tam tematy wrzucał brzydkie. Wspólnota funkcjonuje, można więc na żywo z kimś rozmawiać, czyli stukać, ja widzę litery jego, on widzi moje. Można zostawić swoje pisanie na tak zwanym forum, ale oni się też spotykają. I ja to rozumiem, że oni, to znaczy my, bo ja też nieraz na tych spotkaniach jestem, zwłaszcza liturgicznych, rekolekcyjnych, że oni to najbardziej lubią. Bo klikaniem forum, a buźka to jest buźka. Dlatego, czy ktoś nie może należeć, no trudno by było powiedzieć o przynależności do tej wspólnoty, gdy się nie ma internetu. Można wpaść na nasze różne spotkania w tak zwanym realu, w kościele, ale no trzeba by się skądś o tych spotkaniach dowiadywać. Ale tak, jeśli ktoś... No, internet jest nośnikiem tutaj wszelkiego rodzaju informacji. Jeśli, bo tam na te spotkania nieraz ktoś przyprowadzał swojego kolegę, koleżankę i wszystko jest w porządku. Ale no należeć do samej wspólnoty bez internetu to dość trudno. I drugie pytanie. Jaki wpływ na powołanie życiowe człowieka mają imiona nadane mu podczas sakramentu Chrztu Świętego i Bierzmowania? Nie mają żadnego magicznego nadania, jeśli się ze świętym swoim żyje w przyjaźni duchowej, Piotrem, Pawłem, że tak tutaj sięgnę po te dwa imiona najbliższe mi w tej chwili w studio, czy Marią, czy kimś innym, to może mieć wpływ na życie człowieka. Natomiast były takie książki, że jak ktoś jest Krzysiek, to go boli wątroba, a jak ktoś jest Wojtek, to ma długie włosy, czy tam pokręcone. No, proszę państwa, to zakrawa na jakąś astrologię. Albo już będzie nawracał pogan. Tak, tak, że to, jeśli chodzi, jeśli ktoś, że tak powiem, do swojego patrona w ogóle nie skierowuje swoich myśli, to chyba nie ma większego wpływu imię na jego życie. Proszę państwa, imię może jeszcze mieć, już nie wchodźmy w psychologię na życie, jeśli jacyś rodzice by nazwali córkę Hermenegilda, to raczej imię będzie miało wpływ na jej życie. Najprawdopodobniej ona w 3., 4. roku zmieni sobie na Maria, Ewa, Beata, Anna. No ale nieraz ktoś ma dziwne imię i to wpływa na, prawda, jeśli ktoś ma dziwne imię i się z niego nie wycofał, to no całe życie go pytają, o, ale ty masz imię, co to za imię? No, może być też oryginalne, prawda, jakoś przyciągające uwagę. Może być. Nabuchodonosor na przykład dzisiaj. Helmut na przykład. Nie, no ale Helmut to tak... A zna pan jakiegoś Helmuta? Nie, ja ale za zachodnią granicą. No ale my jest mówimy sporo, tutaj, to nie jest egzotyczne imię, ale proszę się, no gdybyśmy się na przykład przestawili, Nabuchodonosor. No to jest no, imię, no. No panu dzisiaj do tego głosu, to tak ma pan coś z tego Nabuchodonosora, nawet powiem. A zna go? Nie, ale to był jakiś taki wielki człowiek, groźny, pół świata się go bało. Dobra, państwo, wybaczcie, karnawał. W Wielkim Poście się zmieni. I dalej Agata pyta. Jaką rolę pełnią w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego dziewice konsekrowane? Proszę o podanie podobieństw i różnic między posługą siostry zakonnej i dziewicy konsekrowanej. Proszę państwa, tutaj Agata pośrednio bardzo mnie oświeciła, bo ja wrzuciłem na wyszukiwarkę hasło dziewica konsekrowana i otworzyła mi się piękna strona poświęcona dziewicom konsekrowanym. W życiu nie wiedziałem, że jest taka strona
na polskim internecie. Ona ma taki dość długi adres. Proszę Państwa, wrzucić na wyszukiwarkę dziewica konsekrowana i strona się otworzy. Ale ja z tej strony tu trochę dla tych, co nie mają internetu, a autorka ręką ludzką pisała, więc muszę jej odpowiedzieć nie tylko skierowując ją na wirtualne drogi. Więc dziewice konsekrowane. Kobiety żyjące w świecie, które otrzymały konsekrację według obrzędu konsekracji dziewic, czyli specjalny ryt, który czyni dziewicę naturalną dziewicą konsekrowaną. Te dziewice należą do stanu dziewic i tworzą w Kościele odrębną formę życia konsekrowanego, uznawaną również przez prawo kanoniczne. Wyrażenie stan użyte jest tutaj w tym samym znaczeniu, jakie miało ono w Kościele pierwotnym, gdzie oznaczało kategorię strukturalną organizmu społecznego i liturgicznego Kościoła. Stan dziewic jest więc zarazem formą starą i nową w Kościele, wprowadzoną bowiem do życia po 8 wiekach. Stan ten różni się od wszystkich 3 pozostałych form życia konsekrowanego. Stąd dziewic konsekrowanych nie należy utożsamiać ani z zakonnicami, ani z członkiniami jakiegoś instytutu czy stowarzyszeniami życia apostolskiego, choć ze wszystkimi mają wiele cech wspólnych. Kościół nie przewidział dla nich żadnej instytucji. Stąd, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mają one do wyboru różne formy życia. Mogą żyć osobno, w rodzinie, mogą się zrzeszać, mogą żyć w duchowej symbiozie z jakąś rodziną zakonną, aby w ten sposób zapewnić sobie większą pomoc duchową. Dziewice konsekrowane, żyjąc w świecie i prowadząc tryb życia indywidualny poza wspólnotą, nie podlegają żadnym strukturom życia wspólnotowego. Nie posiadają więc ani reguły, według której mają żyć, ani przełożonych, którym by podlegały, ale chociaż prowadzą świecki styl życia, to nie jest on w żadnym wypadku stylem laickim. Chociaż dziewice nie prowadzą życia wspólnotowego, nie oznacza to jednak, że żyją bez wspólnoty. Jest nią dla dziewic Kościół w swej konstytutywnej strukturze, jaką jest diecezja. Związek dziewicy ze swoim kościołem lokalnym dokonuje się poprzez ścisły związek z jego biskupem ordynariuszem. Ordynariusz musi wyrazić zgodę na konsekrację takiej dziewicy, jakoś tam czuwa nad jej rozwojem duchowym, jakiś tam ma kontakt, dowiaduje się, jak ona żyje, prawda? Jest to jakaś osoba specjalnie złączona z kościołem diecezjalnym. Dlatego wszystkie panie, które są czyste, które odkrywają swoje powołanie w Kościele, mogą wejść na tą stronę i się poorientować, co w trawie piszczy bardziej szczegółowo. A czy jest jakiś limit wiekowy, dolna granica? Nic na ten temat nie znalazłem. Chyba nie. A raczej na pewno nie. Barbara pisze, tak? Tak. Tak, Barbara. Sprawa pierwsza. Na rekolekcjach pojawił się wątek starszej matki, która mieszka sama i wiecznie woła do siebie syna, który ma już własną rodzinę. I tu ksiądz powiedział, że w takim wypadku syn jest rozdarty między swoją rodziną a swoją samotną matką i że należy modlić się o szybką śmierć dla tej matki. No, nie mogę się z tym zgodzić, mimo tego cytatu z Biblii, że kto nie ma w nienawiści swojego ojca, matki swojej i ojca swego, nie może iść za mną. Decyzja o tym, żeby modlić się o rychłą śmierć dla swojej matki, która przecież mieszka sama i jest jej potrzebna pomoc, kojarzy mi się z duchową eutanazją. Niepotrzebna przeszkadza, to niech umiera. Nie chciałabym tak potraktować ani swojej mamy, ani teściowej. I sama też nie chciałabym być tak potraktowana. Ja bym raczej pomodliła się do Boga o rozwiązanie tej sytuacji tak, jak On uważa, że będzie najlepiej dla wszystkich i dla naszego zbawienia, a nie proponowałabym Bogu rozwiązania mojego czy księdza, który był cytowany na rekolekcjach, a które to rozwiązanie jest prośbą o śmierć matki. Czy takie powierzenie sprawy Bogu nie byłoby lepsze na zasadzie: Twoja wola niech będzie, Panie, nie moja. To jest taki troszeczkę, Basiu, sprytny manewr, bo ta modlitwa jest najpiękniejsza. Ja bym też powiedział, że rzeczywiście lepiej jest się modlić: Panie Boże, niech zrób, co uważasz najlepsze, ale na tej zasadzie w ogóle nie powinno być modlitwy powszechnej w Kościele. Powinien ksiądz po kazaniu, po wyznaniu wiary mówić: Panie Boże, zrób tak, jak uważasz, z wszystkimi sprawami na ziemi jak najlepiej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I koniec modlitwy powszechnej. Natomiast my Panu Bogu pewne rzeczy podpowiadamy, dodając oczywiście zawsze w domyślenie: nasza, lecz Twoja wola niech się stanie. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, żeby ktoś tam dostał się na studia. Pan Bóg wcale nie chce, żeby on się dostał na studia. Więc pierwszą rzecz, którą mówię, to że my po rozeznaniu chrześcijańskim ośmielamy się Panu Bogu coś sugerować. W tym przypadku, przykładu, o który opisywałem, że matka destrukcyjnie, i to bardzo destrukcyjnie, wpływa na małżeństwo syna,
mówiłem to taki przykład, że pewien zakonnik poradził, żeby się modlić o śmierć mamy. Tutaj autorka troszeczkę mój przykład zmienia, bo mówi tak, że jest mama, która potrzebuje pomocy. Ja nic o tym nie mówiłem, że ona potrzebuje pomocy. Załóżmy, że ta pani mieszka z córką, a telefonicznie synowi rozbija małżeństwo. Że jest niepotrzebna i przeszkadza, to niech umiera. Basiu, albo nie słyszałaś tego przykładu, albo tutaj wkładasz mi coś w usta. Wcale to nie było tak. Że niech ona szybko umrze i niech szybko nadejdzie dla niej pomoc. Skąd te słowa, że niech ona szybko umrze? To rzeczywiście strasznie brzmi. Proszę Państwa, jest po prostu dramatyczna sytuacja kogoś, kto ma mamę, co ma powiedzmy tam 60, jak ma 70 lat, to jeszcze 20 lat może żyć. I po prostu psychicznie rozbija małżeństwo swojego syna, którego uzależniła od siebie. I wtedy ja mówiłem, no a raczej ten zakonnik powiedział, że można by powiedzieć, Panie Boże, właśnie, jeśli to jest Twoja wola, zabierz ją do siebie. Zabierz ją do siebie, bo rozbije mi moje małżeństwo. Sytuacja jest dramatyczna, sytuacja jest najwyższego zagrożenia. To nie chodzi o to, że ktoś mówi, kurczę, muszę do niej jeździć z obiadami, niech szybko umrze. No, to by była tragedia. Ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o coś innego. Proszę Państwa, poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Wprawdzie tutaj autorka listu przytacza ten szokujący fragment z Ewangelii, że kto nie ma w nienawiści matki, ale jest jeszcze inny fragment z Ewangelii szokujący, kiedy święty Paweł mówi, dla mnie umrzeć to zysk. Proszę Państwa, my jak słyszymy, że ktoś umarł, to od razu mówimy dramat, tragedia, po prostu koniec świata, umarł. No litość. No, tak, no to też jest inna perspektywa, o której ksiądz mówił. No Pan Bóg widzi inaczej. My też nie potrafimy w stanie dostrzec tego, że ten człowiek rodzi się dla nieba. No nie jesteśmy w stanie odczuć tego, co jest proszę po drugiej państwa, rzeczywistości śmierci. To, co mówią teologowie i ludzie, którzy mają kontakt z tamtą rzeczywistością. Oni nie chcą stamtąd na ziemię wcale wracać. Oni się cieszą, że są z Bogiem i oni płaczą nad nami. Dlatego mówienie, życzę, Panie Boże, żebyś się zabrał do nieba, żeby była u Ciebie, jest modlitwą na wskroś chrześcijańską. To człowiek, który nie wierzy w niebo i jego szczęście, może być przerażony, że dla kogoś się życzy śmierci. Bo proszę Państwa, Pan Bóg, kiedy się dla ktoś modli o śmierć, to patrzy jeszcze, dlaczego ja się modlę. A żebyś umarł, żeby Cię nie było, żebyś miał nieszczęście, żeby Cię tam... A to źle. Ale jeśli ktoś się modli, moja mama się tu męczy. Mi grozi rozpad małżeństwa, żona zaczyna wspominać o rozwodzie. Ja zwariuję, po prostu zwariuję już. Jeśli jest Twoja wola, weź ją do nieba. Niech się tam za mną wstawia. Niech już się spotka ze swoimi bliskimi. Ja nie widzę w tej modlitwie nic złego i nic niechrześcijańskiego. Taka jest moja odpowiedź. I druga sprawa. Barbara pisze. W katechizmie drugiego dnia świąt padło pytanie o to, jak postąpić w przypadku, kiedy para chce się pobrać, a narzeczony mówi, że jest impotentem i że to prawdopodobnie już tak będzie do końca życia. Na to udzielił ksiądz takiej odpowiedzi, że mężczyzna taki nie jest zdolny do zawarcia związku małżeńskiego, gdyż związek takowy zakłada zbliżenie fizyczne i to zbliżenie powinno zostać zrealizowane. Nie mogę się z tym zgodzić z wielu powodów. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, czy ten mężczyzna będzie do końca życia impotentem. Oto może, niech pan skończy ten wątek. Dobrze. Jakie czynniki mogą wpłynąć na jego uleczenie? Psychiczne, fizyczne, nawet cudowne uzdrowienie. Tutaj przykład Abrahama, który też miał 100 lat, kiedy urodził mu się syn, matka Maryi, Anna i kuzynka Maryi, Elżbieta też były w podeszłym wieku, kiedy poczęły się dzieci. I po drugie, no to może tak, zrobimy pauzę. Proszę państwa, my kierujemy się opiniami medycyny na temat pewnych stanów zdrowotnych człowieka, którego dopuszczają do takiej czy innej funkcji. Jeśli będziemy liczyć na cud, no to trzeba psychicznie chorych przyjmować do seminarium, a może na trzecim roku wyzdrowieje, a kto wie, będzie różaniec odmawiał i nagle nam się zrobi jeszcze intelektualista wielki. Nie, proszę państwa. Jeśli lekarze mówią, to jest na 100% w świetle medycyny, przypadek nieodwracalny. Ktoś jest proszę Państwa, no jeśli ktoś nie ma narządów płciowych, mężczyzna nie ma narządu płciowego, no nie no, cuda są różne, ja, prawda, ale nie, my musimy się kierować rozumem. Jest psychicznie chory, nie nadaje się do seminarium, nie nadaje się do zakonu. Nie ma rąk i nóg, nie nadaje się do kapłaństwa. No chociaż Pan Bóg może rzeczywiście wszystko. Dlatego na zasadzie liczenia na cud, nie możemy liczyć na cud. Nie możemy liczyć na cud, prawda? Ktoś jest niewidomy, nie przyjmiemy go do szkoły kolejarskiej.
licząc, że a może w trzeciej klasie Bóg mu przywróci wzrok, a teraz niech się uczy matematyki, teorii, kolejnictwa, to może nie. Nie, po prostu jest niewidomy, nieodwracalnie, nie może pełnić tego zawodu. Dlatego to jest pierwsza sprawa. Ta druga... Tak, po drugie pisze Barbara, co w takim razie mają powiedzieć ludzie, którzy mają problem z niepłodnością i wiedzą o tym doskonale przed ślubem? Czy to może skończmy też ten wątek? Są niezdolni do małżeństwa? Nie, są zdolni do małżeństwa. Jeśli sobie to powiedzą, jeśli wiedzą, także impotencja, niepłodność są to dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o konsekwencje dla możliwości zawierania małżeństwa. Po trzecie, co w takim razie z białymi małżeństwami, z tymi, które jak Maryja chcą żyć całe życie w czystości cielesnej i to poświęcają Bogu? Proszę Państwa, białe małżeństwa w historii były, ale to były najczęściej małżeństwa zawierane na takie, że jakiś król, jak miał 5 lat, to go przeznaczano dla jakiejś królewny, która miała 4 lata. Oni się w życiu nie widzieli, za 25 lat ich przywieźli, mówili, jutro jest ślub, a oni pierwszy raz się poznali. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Zawierali to małżeństwo dlatego, że chodziło o sytuację polityczną w Europie i dochodzili do wniosku, słuchaj, ja cię nie znam, ty mnie nie znasz, ja cię nie kocham, ty mnie nie kochasz, dlatego będziemy żyli w czystości. To były małżeństwa, że tak powiem, polityczne, chociaż zawierane zgodnie z wszystkimi warunkami Kościoła. Natomiast małżeństwo powołane jest do płodności. Małżeństwo jest powołane do płodności, do miłości, także w wymiarze fizycznym. Zresztą zaraz autorka o ten wymiar fizyczny. Proszę zwrócić uwagę, że małżonkowie mówią w przysiędze małżeńskiej, że zobowiązujemy się przyjąć potomstwo, które nas Bóg obdarzy. Nikt nie może tego wykreślić. Proszę księdza, my proszę to, tego nie czytać. Nie, to jest, należy do istoty małżeństwa. I po czwarte pisze Barbara, co we wszystkich tych trzech przypadkach i innych jeszcze, kiedy załóżmy, ani nie nastąpi w małżeństwie zbliżenie fizyczne, ani nie będzie w tym małżeństwie dzieci rodzonych. Czy małżeństwo w tych przypadkach jest bez sensu? A co z adopcją dzieci? Tyle przecież ich czeka właśnie na adopcję. Tyle dzieci jest w domach dziecka. Kto je zaadoptuje, jeśli nie tacy właśnie ludzie? Przecież inni będą dążyli do posiadania własnych dzieci. No nie, no to właśnie jest mowa o tych, którzy są niepłodni. Autorka myli kwestię impotencji z niepłodnością. I tu się zgadzam. Oczywiście ci, którzy nie mogą mieć dzieci, są powołani do adoptowania tych, które dzieci sierocych. I trzecia sprawa z tego listu. Przepraszam, panie Pawle, czy to gdzieśmy, bo ja tutaj troszeczkę pomazałem swoich uwag. A jeszcze tutaj chyba. A właśnie, tak, przepraszam, opuściłem. Rzeczywiście jest tutaj fragment jeszcze nie zamazany. Pani Barbaro. Skazywanie ludzi niepłodnych lub impotentów na samotność poza małżeństwem wydaje mi się w świetle miłości Bożej zupełnie ludzkim myśleniem, a wręcz powiedziałabym nieludzkim. Wydaje mi się, że małżeństwo to przede wszystkim powiązanie duchowe i moim zdaniem może ono być w pełni w tej płaszczyźnie zrealizowane bez konieczności zbliżenia fizycznego. No, autorko, idź to powiedz młodym ludziom po ślubie, że to jest duchowy związek i nie musi być zbliżenia. Nie, proszę państwa, dla zdrowego mężczyzny i zdrowej kobiety zbliżenie fizyczne jest nieodzowne. Jest nieodzowne. Oczywiście można się powstrzymać przez miesiąc, przez rok, jeśli kobieta jest chora, natomiast oni pragną się. Pan Bóg czyni niektórych niezdolnych do małżeństwa, o tym mówił Jezus. Proszę państwa, jeśli się rodzi chłopiec bez rąk i nóg, głuchy i niemy. To jest to człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale nie czarujmy się, on ślubu nigdy z żadną kobietą nie weźmie. Dlatego Pan Bóg niektórych czyni niezdolnych do małżeństwa. Ma dla nich inny plan. To jest pytanie, prawda? Dlaczego się niektórzy rodzą właśnie w takim stanie uszkodzenia umysłu? No też niekoniecznie musi być to jakaś wada psychiczna czy fizyczna. To może być, nie wiem, jakaś, myślę, też cecha charakterologiczna, czy jakieś zranienie życiowe, oczywiście, które nie predestynuje człowieka to do zawarcia związku. Natomiast jakaś skaza. Wymiarem małżeństwa jest w sensie istotnym, powtarzam, wymiar fizyczny. Oczywiście duchowy go przekracza. Nigdy wymiar fizyczny nie może być nad duchowym, ale duchowy domaga się fizycznego. Proszę państwa, proszę jeszcze zwrócić uwagę. Załóżmy, że jest ktoś impotentem, nie może współżyć, ale podnieca się, ma tą całą strukturę zdrową. I kobieta jego jest zdrowa, też się podnieca. I zamieszkują razem. I mają teraz mieszkać ze sobą 40 lat. Nie wolno im się onanizować wzajemnie. Nie wolno im się dotykać. Nie wolno podniecać się w taki sposób. A mają spać w jednym łóżku. Szaleństwo. Kościół mówi, jeśli tam nie może dojść do aktu seksualnego, bo ktoś jest impotentem, to im nie wolno zawierać takiego związku jakby małżeństwo i mieszkać pod jednym dachem. Autorka powie, ale oni się chcą przyjaźnić. No to niech się przyjaźnią.
Kościół im nie zabrania. Ten pan będzie mieszkać na Karolkowej, ta pani będzie mieszkać na Towarowej. Mogą jeździć na wycieczki, mogą się spotykać, ale pod jednym dachem, w jednym łóżku spać nie powinni. To jest ten sam motyw, dla których, bardzo podobny motyw, dla których ludzie przed ślubem nie powinni mieszkać. Nawet jeśli wykluczają współżycie. Przecież ona będzie działała na niego, on na nią, a do aktu seksualnego nie można dojść. Proszę państwa, nerwicy się można nabawić. Nerwicy i można zwariować. Dlatego Kościół mówi, nie zawierajcie małżeństwa, tylko się po prostu przyjaźnijcie. To, co autorka mówi, chodzi tu o duchowy związek. No to niech będzie duchowy związek, prawda, przyjacielski. Ale ktoś powie, ale oni chcą adoptować dzieci. Ale pragnienia ciała po prostu nie pozwolą im trwać w normalnej harmonii, w normalnym rozwijaniu się duchowym. Bo małżonkowie po prostu realizują swoje pragnienia ciała przez normalny akt seksualny. Może, panie Pawle, to pytanie teraz pominiemy, a przejdziemy do następnego, bo tam się tu powtarzają w następnym liście. Dobrze. Tutaj. Czwarta sprawa malutka, jak pisze Barbara. Chodzi o sklepiki kościelne i sprzedaż, jaka się tam odbywa w niedzielę. Przy wielu większych kościołach funkcjonują takie właśnie sklepiki i otóż są otwarte w niedzielę, ale nie awaryjnie, tylko z premedytacją, aby ludzie zaglądali do nich również właśnie w ten dzień święty. Otóż przypomina mi się scena biblijna, w której Jezus przeganiał kupców ze świątyni, rozbijał im stragany i grzmiał gniewem z tego powodu, że w świątyni się kupczy. Czy te sklepiki, zwłaszcza otwarte w niedzielę, nie przypominają tamtej sytuacji, kiedy to ze świątyni urządzono bazar? Przecież te sklepiki mogą być otwarte przez 6 dni w tygodniu, a nie również w niedzielę. Pomija fakt, że właśnie największe prawdopodobieństwo, że ludzie coś kupią i się zainteresują, przypada na niedzielę. Czy to nie jest tak, że okazja czyni złodzieja i to w dodatku w samym Domu Bożym? Proszę państwa, więc tak, pierwsza zasadnicza różnica. Jezus powiedział, wyście ze świątyni uczynili jaskinię zbójców. Proszę państwa, jeśli by jakiś proboszcz uczynił z kościoła jaskinię zbójców, autorka napisała, że kiedy to ze świątyni urządzono bazar. Jeśli ktoś by wszedł do świątyni i w lewej nawie stałyby stoły porozstawiane i tu ksiądz by robił przeistoczenie, a tuż obok mnie byłoby, po ile ta książka, to proszę państwa, po prostu do proboszcza z buzią, do biskupa na skargę, etc. Natomiast przyznacie państwo, ja nie znam wszystkich parafii w kościele, że te sklepiki są bardzo dyskretnie poustawiane. A jeśli by były niedyskretnie, to proszę księdzu proboszczowi powiedzieć, że to przeszkadza w modlitwie. I oczywiście zgadzam się. U świętej Anny, tamten sklepik jest w niedzielę nieotwarty w ogóle, ja tam odprawiam często, ale tego sklepika w ogóle nie widać, jak się odprawiam przez święto. On jest w kruchcie kościoła, zupełnie gdzie indziej. No chyba, że teraz ktoś pomyli sklep z szopką. No tak, to u świętej Anny było możliwe. Tak, no. Więc proszę państwa, warunek. Sklepik musi być tak ustawiony w kościele, że absolutnie nie przeszkadza ludziom w przeżywaniu przy świętej, modleniu się, spowiadaniu. Jeśli to jest naruszone, to ja się zgadzam z autorką listu, że jest źle. Natomiast druga sprawa. Proszę państwa, my się w ogóle godzimy i Kościół się na to zgodził, tak to rozeznał, że nie tylko księżom, którzy sprawują kult Boży, ale ludziom służącym ewangelizacji i Bożemu życiu pozwala w niedzielę pracować. Pozwala w niedzielę pracować Panu organiście, pozwala pracować Panu kościelnemu, pozwala pracować, bo jest to praca chórzystom, którzy przychodzą, przebierają się, mają próbę, biorą nuty. To jest praca, ale nie jest to praca zarobkowa, zawodowa. No, proszę państwa, no za te książki no, trzeba płacić. Ale to nie chodzi o zarobek, tylko chodzi o ewangelizację. Gdybyście państwo w sklepiku zobaczyli, że coś się sprzedaje nie z ewangelizacji, prawda? Pani ze sklepiku jeszcze cebulę i marchewkę sprzedaje, ta okazyjnie po 60 groszy. No to skandal. Ale jeśli się sprzedaje wody święconej, to się nie sprzedaje. Jeśli się sprzedaje kropidełka, bo to miałem przed oczami, pocztówki, kartki, Biblię i tak dalej, to jest sprawa ewangelizacji i na to Kościół się godzi, że prawda, jasełka dzieci wystawiają. Ktoś robi w niedzielę przyjęcie dla ludzi chorych po mszy świętej i gotuje herbatę i kroi ciasto. Ewangelizacja. A więc krótko mówiąc, ewangelizacja, służba ewangelizacji może być pracą, która nie przeszkadza absolutnie ludziom w modlitwie. Mi się wydaje z tego, co widziałem, że te warunki w kościołach, w których ja byłem, są spełniane. Może tam wyjątkowo jakieś zamieszanie przy sklepiku gdzieś było, dlatego rzeczywiście wtedy trzeba zwrócić uwagę księdzu proboszczowi. I teraz tutaj mamy pytanie. W zasadzie, Basiu, twój list był długi. Teraz nie będziemy czytać twojego pytania, bo jest w istocie ono takie same jak pytanie, które nam tu jeden pan przysłał. O właśnie to.
Więc przeczytamy pytanie tego pana, ale chodzi o jedno i to samo. Dobrze. Pan Tadeusz napisał... W katechizmie przypominam ksiądz od czasu do czasu, że antykoncepcja jest ciężkim grzechem, bo jest świadomym ubezpładnianiem się i unikaniem poczęcia. Proszę zatem wyjaśnić, dlaczego Kościół dopuszcza stosowanie tak zwanych naturalnych metod regulacji poczęć, skoro w nich również chodzi o świadome i zamierzone unikanie poczęcia. Śledzi się cykl płodności po to, by, podkreślam intencję, żeby wyczaić dni niepłodne, wyczaić tutaj w cudzysłowie, i tylko w te dni podejmować współżycie. Jaka jest zatem moralna różnica między tymi metodami a antykoncepcją, skoro w obu przypadkach intencja sprawcy jest dokładnie ta sama? Uprawiać seks, a unikać poczęcia. Powie ksiądz zapewne. Czym innym jest sztuczne ubezpładnianie się, a czym innym wykorzystywanie naturalnych procesów organizmu, wszak dni niepłodne przychodzą same. Odpowiem tak, ale my chcemy tych dni, liczymy na nie i oczekujemy ich, a gdy przyjdą, ochoczo wykorzystujemy, czyli cieszymy się z naszej niepłodności. Czy zatem nauka moralna Kościoła nie popycha nas tutaj do hipokryzji? Porównanie. Jeśli zabiję człowieka własnymi rękoma, to jestem mordercą. Jeśli zaś dopuszczę do jego śmierci, na przykład przez zaniechanie udzielenia pomocy, będę tej śmierci oczekiwał i życzył mu jej, a gdy przyjdzie, to ucieszę się i wyciągnę z tego własne korzyści. To czy tak mam czyste sumienie? Przecież nie, prawda? No a tutaj proszę. Prezerwatywa to ciężki grzech przeciw życiu, zaś obserwacje, pomiary, wykresy, czyli po prostu kombinowanie, jakby tu szerokim łukiem ominąć dni płodne, takim grzechem nie jest. Doprawdy dziwny to sposób rozumowania. Może paść argument. Kościół dopuszcza metody naturalne w uzasadnionych przypadkach, a więc także i tymi metodami można zgrzeszyć przeciw życiu. Jeśli stosuje się je w złej intencji, odpowiem, no właśnie. Zatem jaki jest sens kategorycznie zabraniać antykoncepcji, a dopuszczać metody, skoro o grzeszności lub jej braku rozstrzygają zamysły serc naszych, a nie użyte narzędzie, czy to kawałek gumy, czy kalendarz i wykres? Czy w tym stanie rzeczy nie należałoby pozostawić decyzji sumieniu małżonków? Proszę Państwa, rzeczywiście autor tutaj słusznie zauważył. Pan Bóg patrzy na relacje, na stosunek wewnętrzny małżonków do dzieci. Jeśli ktoś stosuje metody naturalne, żeby się sprzeniewierzyć powołaniu do małżeństwa, nie chce dzieci, unika dzieci, robi to niejako bezprawnie, bo ma warunki przyjęcia. Tu żeśmy z panem Pawłem tydzień temu mówili, że to pojęcie warunki na przyjęcie dziecka jest bardzo względne. Proszę państwa, mówiłem państwu kiedyś o Włoszce, która miała dom jakiegoś tam całkiem niezłego, całkiem niezły samochód, o którym państwo możecie pomarzyć, i wyliczyła mi na tablicy, że na drugie dziecko ją nie stać. To są bardzo względne warunki. Ja, jeśli chodzi o decydowanie, proszę państwa, jeśli chodzi o decydowanie, ile mamy mieć dzieci, to powinna być oczywiście decyzja absolutnie w pełni autonomiczna rodziców, ale tu powinno też wpływać jakoś otoczenie. Bo nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Z tym, że dzisiaj otoczenie generalnie wpływa oczywiście uspokajająco. Macie jedno dziecko i to też za dużo macie tych dzieci. Jak jedno, to za dużo, prawda? Więc dlatego jest kwestia, że wielu ludzi stanie przed Panem Bogiem i powie: Panie Boże, no tu nasza córka i synek. A Pan Bóg powie: a gdzie jeszcze ta szóstka? Boże, jaka szóstka? No zaplanowałem wam 8. Panie Boże, żartujesz. Nie, mieliście mieć 8 dzieci. Tylko, że mieliście psa, kota, setki godziny przed internetem, przed telewizorem, na plotach, etc. To jest dyskusja, jeśli ktoś ucieka od dzieci, ucieka od swojego powołania metodami naturalnymi, robi źle. Robi źle. Natomiast czy to jest różnica, czy to będzie kalendarzyk, czy nie kalendarzyk? Proszę państwa, jest jedna zasadnicza różnica. Kobieta, która ma w cyklu te dni, gdzie nie może dojść do zapłodnienia, nie jest bezpłodna. Ona jest zdrowa. Ona jest płodna, tylko w tym momencie, takie porównanie ktoś kiedyś dał, karabin jest przeładowywany. Proszę państwa, jak się przeładowywuje karabin, to się łuskę wyrzuca, jak żołnierz strzela z takiego, jak czereśniak strzelał, jednostrzałowego, to w momencie przeładowywania, jak będzie naciskał na cyngiel, to se karabin nie wystrzeli. Dopiero musi wprowadzić nabój nowy i wtedy wystrzeli. Ale w trakcie przeładowywania karabin jest cały czas sprawny. Kobieta, która ma w cyklu dni bezpłodne, ma tylko dni bezpłodne, ale ona jest płodna. Proszę zwrócić uwagę, ona jest normalna, ona jest zdrowa.
Żadna kobieta nie mówi, jestem dzisiaj bezpłodna, jutro będę płodna. Nie jestem płodna, tylko jestem, przepraszam, drogie panie, że użyję tego zwrotu, jesteście jak powiedziałem? W trakcie przeładowania. W trakcie przeładowania, proszę państwa. To jest zasadnicza różnica, czy ja chcę od żony, żeby się ona mi zrobiła niepłodna. Koleżanko, proszę cię o tą spiralkę, o te pigułki, masz mi być bezpłodna. A jaka jest bezpłodna? Chora. Proszę państwa, jak człowiek się skaleczy w rączkę, to też jest jakoś chory. Naruszył swój organizm, ale to jest drobiazg. Natomiast kiedy człowiek się czyni bezpłodny, a bezpłodność to jest straszna choroba. Ile kobiet, kiedy usłyszało w gabinecie u pana doktora, jest pani nieodwracalnie bezpłodna, zrobiło się po prostu bladych i ryczało przez 3 dni, a depresję miało przez lata. I teraz ktoś, kto sobie, czy mężczyzna, który zakłada prezerwatywę, czyni się bezpłodnym. To nie to, że on jest w trakcie przeładowywania. On się po prostu zrobił bezpłodny. Zrobił się chory. I tu chodzi o to. Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy działali zgodnie z naturą, proszę państwa. A natura jest taka, że mężczyzna, który miłuje kobietę, to odczytuje Pismo człowiek według Biblii, według objawienia Jezusa Chrystusa, jedną kobietę i składa jej ślub miłości, współżyje z nią. A współżycie polega na tym, że wchodzi w nią swoim organem, narządem płciowym i wlewa w nią nasienie. To jest definicja współżycia. Jeśli czegoś zabraknie, nie będzie współżycia. Jeśli któryś z tych aktów się nie stanie, tak stworzył to Bóg według natury, proszę państwa. Tak stworzył to Bóg według natury. Jeśli ktoś nam przyniesie w prezencie orzecha i dziadka do orzechów, to on nam sugeruje, co my mamy zrobić. Oczywiście można dziadka wrzucić do herbaty, a orzecha wsadzić sobie w ucho, jeśli to jest taki mały orzech, prawda? Ale wiemy co, jeśli Pan Bóg dał człowiekowi takie narządy płciowe, mężczyźnie, a kobiecie takie, i mechanizm wytrysku nasienia, to proszę państwa, każdy głupi wie, jak to powinno wyglądać, a to są rzeczy święte, dotyczące bardzo istotnego wymiaru płciowości, nie tylko płciowości, ale psychiki człowieka. I tu nie wolno człowiekowi nic ingerować. A że Pan Bóg dał dni bezpłodne, a że Pan Bóg pozwolił to człowiekowi odczytywać, a to też, a mógł zrobić, żeby tak nie było. Mógł Pan Bóg zrobić, że ta płodność, po pierwsze, byłaby 30 dni w miesiącu, 31 w miesiącach dłuższych, albo mógłby człowiek zrobić tak, że człowiek by za nic nie doszedł, kiedy są dni płodne albo niepłodne, albo mógłby zrobić, że kobieta ma dni niepłodne, ale wtedy nie może współżyć. Dla Pana Boga naprawdę było to proste. Kwestia zmiany, unerwienia, czegoś tam. Skoro to zrobił tak, że akt seksualny może się odbyć w dniach niepłodnych, to się może odbyć w dniach niepłodnych. I mężczyzna, który współżyje z kobietą i wlewa w nią niasienie, kiedy ona jest w trakcie przeładowywania, nie grzeszy, wszystko jest okej. Współżyłem z kobietą, dopełniłem aktu seksualnego, wynikiem aktu seksualnego może być poczęcie dziecka, a że teraz go nie było, to Pan Bóg ten czas niepłodny dał i tak to zrobił. A że mi pozwolił to odczytać, to dał mi prawo wyboru. Także proszę zwrócić uwagę, to co Państwu mówiłem, środki antykoncepcyjne są jedynymi w aptece środkami, które zdrowego człowieka czynią bardzo chorym. Zdrowego czynią bardzo chorym. No jeszcze parę innych by się znalazło. No tak, ale fakt, że ktoś powie nieodwracalnie, chociaż niektóre środki antykoncepcyjne na pewno doprowadziły do nieodwracalnej bezpłodności kobiety. Ale jest to niezgodne z naturą Pana Boga, który wyraźnie nam w tym wszystkim powiedział. I jeszcze jedną Państwu rzecz powiem, taką troszeczkę z innej beczki. Przypomnę tę statystykę. Wśród ludzi używających środków antykoncepcyjnych rozwodzi się 50% w Stanach Zjednoczonych. Wśród ludzi stosujących metody naturalne rozwodzi się bodajże 3-4%. O czymś to świadczy, proszę państwa, że podejście do małżeństwa, podejście do miłości, do płciowości, jakoś nam wybór małżonków, czy stosujemy takie metody, czy działamy zgodnie z naturą, tą, którą Bóg wpisał w nasze organy, w naszą psychikę, świadczy o trwałości małżeństwa i świadczy o miłości. Dobrze, to tyle. Proszę państwa, 31 grudnia przed nami, także za tydzień Sylwester w katechizmie poręcznym. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ksiądz mówi oczywiście o datowaniu listów. Datowaniu. Żeby ktoś przypadkiem nie zdziwił się i nie wrócił do starego kalendarza, który wyrzucił do kosza. Dziękuję serdecznie państwu i szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.